Siemaneczko, witajcie. Kolejny odcinek z Cyberpunka. Mamy jakiś adres sprawdzić, ale... Kolektyw tutaj. Dzwonimy. Hej, tu Besaisis. Nie mogę w tej chwili odebrać telefonu. Jak będę miała ochotę, to odzwonię. Pa. To się połóżmy. Czy Wi znowu się kładzie tak w dziwny sposób, czy już to naprawili? Tu się nic nie zmienia. Dobra, to musimy sobie poczekać, aż ona się do nas odezwie. O! Parada wkrótce. A to Kimura. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przy straganach. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. A my sobie kupimy troszeczkę. Puszek. Plecak. Zawsze to jakaś większa ilość tych komponentów. Muszę spożywać to jedzenie, którego się nie da rozwalić. Samogon nawet, widzicie. Samogon można rozmontować na części elektroniczne. Kto by się spodziewał? Te klucze nam nie są potrzebne. Dobra. A nie zauważyłem, że buty mam Johnego. Weźmy wytwarzanie i ulepszanie. Tak do 90. Dobra, 87, więcej nie nabiję. Tu też jest dobrze. A może w ogóle bym się przejechał do jakiegoś gościa od ciuchów. No i do tego bazaru nie jest daleko, to dokończmy kwestię Takemury. Czemu by nie? Nie, no nie jest blisko.
na pewno nie jest blisko. Mapa. Koła. Co byśmy mogli dzisiaj porobić? No dobra, lećmy z questami głównymi. Jak się pojawią jakieś kontrakty do zrobienia, to będziemy robić kontrakty. A winda jeszcze jedzie. Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszym rozwoju wypadków. Dobra, i widzimy się już na dole koło Takemury. Jesteśmy. Widzimy się z Takemurą. Ha, nie skacz, jeszcze jest jakieś wyjście. Takemura. Świetnie wyglądasz. Tak, a czuję się nie najlepiej. Spróbowałem lokalnego hamburgera. I jak smakował? No, zapytaj ludzi na dole. Parada wkrótce się zacznie. No właśnie. Są małe poprawki nadane od Wakako. Najlepiej sam zobacz, na czym stoimy. Pokaż. Po pierwsze, ten malware działa. I to lepiej niż się spodziewałem. Mamy oczy i uszy w pomieszczeniu ochrony. Zerknąłem na monitoring. Zlokalizowałem gniazda snajperów. Okej. Okay. Jest trzech. Musisz unieszkodliwić każdego z nich, zanim oni unieszkodliwią mnie. Widzisz, można się do nich dostać na kilka sposobów. Pierwszy jest blisko, nie stanowi problemu. Gorzej z drugim, będziesz musiał się trochę powspinać. Zostaje trzeci, przyczaił się na pomoście technicznym nad ulicą. My jesteśmy tutaj, a platforma Hanako-samy zatrzyma się tu, blisko wyjścia ewakuacyjnego, z którego skorzystamy po wszystkim. Z tych punktów będziesz mieć świetny widok na paradę, ale uważaj, snajperzy będą mieć jeszcze lepszy. Zwrócisz czymś ich uwagę, banki po złodzieju. Brzmi niebezpiecznie? Ja muszę wskoczyć na platformę, dostać się do środka przez okno i stanąć twarzą w twarz z Hanako-samą. Tego ostatniego boję się chyba najbardziej. Wszystko jasne? Jesteś gotowy? Ten plan jest kompletnie popieprzony, ale ciągle tu jestem. Wiem, dziękuję ci za to. Podziękujesz, jak nam się uda. Idź na pozycję. Dobrze, czekaj na kontakt. Dobra. Zaczyna się ta cała parada. Jestem na pozycji, platformy właśnie wyruszy. Pamiętaj, żeby uważać, bo ściągniesz na siebie drony Arasaki. Widziałem też netronerkę w korporacyjnym uniformie. Gdzieś się zaszyła. Przyjąłem. Jestem gotowy. No to zaczynajmy. Musisz zdążyć, zanim pojawi się platforma Hanako-samy. Musimy szybciutko działać. To proste, tylko to miała masę. Chodź, powinniśmy wracać do środka. 3 marca 1000. Jesteś już blisko. Masz go prawie przed sobą. Obserwuję, tylko nie zwraca uwagi. Razem w coś. U góry jest kładka na drugą stronę ulicy.
wskoczę. Dobra. Pierdolcie się wszyscy! Zabili Toma i nawet nie wydali ciała. A bez ciała nie ma odszkodowania. Ty właśnie są pierdolonymi hienami! Uspokój się, nie wiesz kto... Ja jebie. Nikt nie słucha! I na tym polega problem! Przepuśćcie mnie! Jebane tłumy. Dobra, zjeżdżam piętro. Hej, mam coś ważnego. To Oda. Rozmawia z kimś na łączach. Podpinam cię, posłuchamy razem. Okej. Okay. Zabezpieczenia nie spełniają żadnych standardów. Hanako-samy w ogóle nie powinno tu być. Kwestionujesz rozkazy Yorinobu? Rób, co ciebie należy. Przyjąłem. Bez odbioru. Tak jak przewidywaliśmy. Oda jest tutaj. Dam ci znać, jeśli wypłynie coś więcej. Nie, no muszę zjechać na dół. Zresztą pokazuję trasę mostek techniczny. Dobra. Może ten balkon jeszcze wyżej mi to da możliwość do tego mostka technicznego dotrzeć. A bo to jest snajper. Może kolejny. Dobra, dawaj. Ja wiem, kim był ten drugi. Pierdolony Adam Smasher. Facet, który cię zabił. Spróbuj się dostać do części technicznej. Stamtąd przebijesz wyżej. Czyli to był Adam Smasher? Ten drugi gość. Kurwa, prawie spadłem! Nie chce się zabić. Zwracaj na siebie uwagi. Musisz się jakoś opuścić na dół. Tylko ostrożnie. Właśnie tak. Nie za szybko. Nie chcemy cię szukać na dole. Kieruję tych słów do jego przyjaciół, członków rodziny i partnerów biznesowych. Kieruję je do jego przyjaciół. 50 lat temu w Night City nasi wrogowie nie pierwszy raz ujawnili swoje oblicze. Tchórzliwy akt terroru pochłonął 4000 lat. Pracowników Arasaka Corporation, obywateli tego miasta. Arasaka Tower to A jednak wciąż widzę jej iglicę ponad dekadę. Potężniejszą i trwalszą niż wcześniej. Niedawno mój ojciec padł ofiarą równie tchórzliwej. Jeszcze parę metrów i snajper jest twój. Mogłeś się na niego zrzucić? Podobnie jak 50 lat temu, Arasaka Corporation wychodzi z tego doświadczenia mocno. Co się dzieje tu i teraz? Słuchajcie, już zdjąłem go. A dobra. Gniazdo już sprawdzam. Cel zdjęty. Coś, co chciałem usłyszeć.
Dobra, idziemy dalej. Do pomieszczenia znajdziesz drzwi prowadzące na klatkę schodową. To najszybsza droga do następnego snajpera. Wysoko się zaszyj. W kontakcie. Niepokojąca aktywność. To znowu ona. Posłuchaj. Otworzyć ogień! Unika to naruszeń ubezpieczenia. Trzeba ją stąd ewakuować natychmiast. Ale czeka potrafi ochronić swoich przywódców. Zapytaj swojego szefa, co jest dla niego ważniejsze. Wizerunek czy życie siostry? Sytuacja jest pod kontrolą. Bez odbioru. Słyszałeś? Chyba się połapali. Musimy się śpieszyć. Nie to chciałem do końca, ale trudno. Jeden BD. I to jeszcze jest BD. I tu dalej już nic nie zrobię. Miało być po cichu. Coś nie pykło. Spróbuj się dostać do części tej mocy. Tamto przed jeżdżą. Jeśli się nie uda, możesz przejść po tej kładce na prawo. Tylko uważaj na silniki platform. Trzymaj głowę nisko, bo cię usmażą. Wspiąć po tych rurach. Wyglądają na wytrzymałe. Aha! Skoczyłem snajperowi nad jego oczami. Dawaj. Mam przeładowaną snajpę, mamy. Dobra, spróbujmy. Sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Zgnijesz w naszym więzieniu. Miało pójść tak sprawnie. Tak po cichu. Wow! To było niefortunne. Woj, winda. Strzelmy sobie. Po co tak kombinować, jak tu schody są, co nie? Ciekawe, czy on mnie będzie widział. No ej, gro! Leci dron. Tę kładkę patroluje strzelec. Przyjąłem. Potwierdzam, to wrogi agent.
Baza, melduję. Po kłopocie? No, mamy tu jeden problem. To znaczy? Dane trenerka Arasaki przejęła kontrolę nad wszystkimi sieciami. Musisz się jej pozbyć, bo inaczej nie uda nam się przejąć platformy. Zaszyła się w nieukończonym apartamentowcu niedaleko gniazda drugiego snajpera. Okej, okay, idę po nią. Nawet nie skumasz za mocno. I cyk. Dobra. Idziemy po tą netrunnerkę, tak? Foje. No. Balkon. Ciekawe, czy coś pójdzie nie tak w tym całym cudownym planie. Cholera, niedobrze. Odwracam jej uwagę. Wypnij ją z sieci. Zrób sobie przerwę. Kurwa! Wow, wow, wow! Mogę go przyhakować coś? Jesteś cwaniaczku. Się regenerujesz, ty! Co to ma być? Tam jest. Skończyło mi się ammo. Pora zmienić argument. Tu jest, tu jest, tu jest! Zapłacisz za to! Thank you.
Stawaj. Dobrze, że cyferki cię zdradzają. Jak się czujesz z tym, że byle najemnik? Bo tak mnie przecież... Że byle najemnik okłada ci ryj. Ja... Udało mi się. Oda-san, nie żyje? Oddycha. Jeszcze. I proszę, oszczędź go. Teraz już ci nic nie powinno przeszkodzić. Kontynuujemy. Okej, udało się. Jestem w systemie. I co, musimy teraz zatrzymać tą... No i co robi? Chyba chce do kogoś zadzwonić. Spróbuj podsłuchać. Tylko nie zapomnij wyłączyć systemu alarmowego. Wtedy wchodzę. パレードを中止すれば弱さを露呈したと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この見せ物ではみんなに役割がある。美智子は文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。竹村、システムザブロコワメ、テラサルボニグ。お父様。花子様。あなたは。お許しを、どうか話だけでもお聞きください。サブロー様は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご奉仕なのです。サブロー様の死について真実を明かすことは、花子様、無礼を働きたくありません。しかし、co on zrobił? Kurwa, zastrzelił ją? Cokolwiek zrobił, teraz dopiero mamy przejebane. Wiedziałem, że nie można mu ufać. Miałeś go przecież trzymać na krótkiej smyczy. I to tak turbo szybko. Co on w ogóle wykonał? Vi, jesteś bezpieczny. Chwilowo tak. Coś ty kurwa odwali. Nie ma czasu na wyjaśnienia, musimy się spotkać. Gdzie jesteś? Pustostan przy Vine Street. Drugie piętro, mieszkanie 303. Zapukaj 4 razy. Pośpiesz się. God damn it, co tu się w ogóle wydarzyło? W porządku? Coś my tutaj mamy. Ej, nie pchaj się w kadr! Robimy powtórkę. 3, 2, 1. Z tej strony Jillian Jordan. Nadajemy na żywo z Japan. Zrobimy ten kontrakt. Gdzie doszło do incydentu w trakcie parady upamiętniającej Saburo Arasakę. Naoczni świadkowie donoszą o strzelaninie. Strzelaniny nie było, już nie przesadzajcie. Ty jesteś Sergiej? Cieszę się, że pytasz. Cały czas mam wrażenie, jakby mi nad głową świecił neon. Sergiej, zadarł z Tigersami. Prezent dla Tiger Cross jest w garażu. Okej. Czym się naraziłeś? Czym się naraziłeś Tigersom? Ta postać jest nawiązaniem. To była pomyłka. Towarzyska pomyłka. Oj. Facet wyglądał normalnie. Broda, brązowe buty. Nic oszałamiającego. I jeszcze miał małego pieska.
Kurwa, jaki płatny morderca chodzi z pieskiem? Zastrzeliłeś go przez pomyłkę? Nie, nie zastrzeliłem. Gorzej. Nie chcę o tym mówić. Nie wydajesz się jakoś specjalnie wystraszony. Bo wreszcie widzę światełko w tunelu. Okej. Okay. To mój happy end. Tak jesteś pewny, że Tiger Claw spodoba się twój prezent? Na 100%, na 1000%. Nie będzie żadnego problemu. Dobra. Okej. Okay. Wyślij mi koordynaty. Co się robi? Jest w garażu. Tam masz wejście. No. Samochód to ten prezent? To coś więcej niż zwykły samochód. Ale tak. Po prostu go tam zawieź, a oni zajmą się resztą. Nie da się tego spierać. Okej. Okay. Z góry dzięki. Ten gość jest nawiązaniem do Johna Wicka oczywiście. W jakimś sensie z czymś więcej. Dzięki Bogu, że to nie ten drugi. Wypuść mnie! No szybko! Zanim wróci! Co? Nie! Otwieraj! Zapłacę ci! Czyli wieziemy oprócz samochodu takiego gołąbka pokoju, można by powiedzieć. Trzeba uważać, żeby nie uszkodzić bagażnika. Widzę, że mi się zablokował celownik. Fajnie. Jedziemy do Tiger Clawsów. Sobie elegancko. Słuchamy dziwnej muzyki. Ale komuś się może podoba, więc nie będę przyłączał. A że to już jest 200 metrów, nie ma sensu. Słuchajcie, w sumie było 700 metrów, mniej niż kilometr. Nie było sensu ciąć materiału, no bo... Musiałem. Naprawdę daleko mam. Gąska oliwna, jak jadę. Zrobimy szybki load. Niepotrzebnie się wpasowałem. A tak jakby postawił, zaparkował. Myślę, że byłoby inaczej. No, tutaj 400 metrów to przejedziemy jeszcze raz. A, czy trzeba uważać? Podobno masz coś dla nas. Z pozdrowieniami od Sergeja. Jebany śmieszek. Idź powiedz Szu, że ten nowy przyjechał. To wystarczy, żeby Sergiej się wywinął? To już nie twoja sprawa. Możesz spadać. Okej. Okay. Skoro mogę, to spadam. Nie zadajesz zbędnych pytań, nie kombinujesz i robisz to, co do ciebie należy. Lubię takie podejście, Vin. I potrafię je docenić. Dobra, płać. Świetnie. Kontrakt zamknięty, hajs jest. Takemura do mnie znowu pisze. Dobra, okej. Okay. No cóż, ja sobie teraz troszeczkę pośmigam po tym mieście. Tutaj jest parę miejsc rozboju. Tutaj jest odzyskanie własności. Sobie postrzelam trochę do tych łapserdaków.
I co? I widzimy się pod mieszkaniem, które wynajmuje Takemura. Także trzymajcie się następnego. Hej! Wyjdzie on, skurwysyny! To będzie niebezpieczne. Nie martw się, malutka. Jesteśmy kuloodporni. Rusz dupę! Co tam się odpierdala? Lubię Night City. Pierwsza liga, Jackie. Jak ci się podoba? Pierdalamy! Jesteście ujebani. Słyszycie?